Na moją decyzję miało wpływ wiele czynników. Nie mogę wskazać tylko jednego. Dużo myślałem o tym i doszedłem do wniosku, że czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina również czuje się tutaj bardzo dobrze. Czuję, że fani mnie kochają. Mam poczucie, że wszyscy, od zarządu do kolegów z drużyny i sztabu trenerskiego, ufają mi. Jestem więc bardzo zadowolony z decyzji, którą podjąłem. Wiadomo, że też występuję na pozycji napastnika, często też grywaliśmy razem, także na pewno wiele z sobą rozmawialiśmy, bo jak grałem na przykład na pozycji numer 10, to też często mówił mi, jakie piłki lubił dostawać, czy to prostopadło, czy do nogi, także ten kontakt na pewno mamy cały czas. Mikael jest jakoś do naszego zespołu, strzela wiele bramek, dużo asystuje, także tak jak mówię, cieszę się, że zostaje z nami, bo mam nadzieję, że stworzymy, tak jak wcześniej powiedziałem, taki mocny, dobry fundament i będziemy się rozwijać z roku na rok. Nie mogę powiedzieć, czy wiedziałem o tym wcześniej, ale jest to wspaniała informacja. Mikael jest bardzo ważnym i kluczowym zawodnikiem naszej drużyny. Nie tylko piłkarz, lecz także jako człowiek. Mogę o nim mówić tylko w samych superlatywach. Jest moim dobrym przyjacielem i mamy świetne relacje. Myślę, że po meczu z Villarrealem to drugie najważniejsze wydarzenie dla klubu. A może i najważniejsze. Czy ja osobiście wiedziałem dzień wcześniej, ale też jakby trzymałem tajemnicę i też fajnie, że Mikael zostaje z nami, a uważam, że jest to wielkie zaskoczenie dla mnie jako osoby, która siedzi obok niego w szatni, tak jakby nie spodziewałem się, że do tego dojdzie, więc wielkie ukłony dla Mikaela przede wszystkim, że wie co ma, że jest kapitanem drużyny i myślę, że też jego podejście nie jest egoistyczne, ale podchodzi do tego przez pryzmat tego, że wie co ma, że w Lechu może jeszcze napisać historię i pokazać, że może osiągnąć coś więcej niż dotychczas osiągnęliśmy. I jakby patrzeć, jestem w Lechu od momentu, kiedy Mikael do niego przychodził, więc też jakby całą jego historię na bieżąco przeżywam i jest to super historia, bo jak wiemy, awans do Ligi Europy, Mistrzostwo Polski, awans do Ligi Konferencji, to nie są małe sukcesy, bo to jest tylko 2,5 roku, a historia Lecha pokazuje, że nie zawsze takie tłuste lata były, więc na pewno to cieszy i miejmy nadzieję, tak jak mówię, że ta historia będzie nadal tak samo kolorowa.